głos zabierze i powita Państwa pan ambasador Republiki Węgierskiej. Zapraszam serdecznie, panie ambasadorze. Pan Robert Kiss. Szanowni Państwo, mamy dziś Wigilię 55. rocznicy węgierskiego października, powstania i walk wolnościowych Węgier, które to wydarzenie ma ścisły związek z polskim czerwcem, czyli możemy śmiało stwierdzić, że jest to naszym wspólnym świętem. Ale jednak zebraliśmy się teraz i tutaj z innego powodu. Właśnie dzisiejszego dnia mija 200. rocznica urodzin wielkiego węgierskiego kompozytora Ferenca Liszta. W Polsce pamięć kompozytora jest szczególnie żywa. Liszt przez całe życie był wielkim przyjacielem Polaków i Polski. Współczuł Polakom, że nie mają swojego państwa, że jest ono rozdarte przez trzech zaborców. Poza tym Liszt kochał Chopina braterską miłością i był autorem pierwszego na świecie życiorysu polskiego kompozytora. Lecz na tym się nie kończą związki Liszta z Polską. Był on także nauczycielem wielu wspaniałych muzyków pochodzących z Polski, między innymi Wieniawskiego, Zaremskiego. Umożliwił on Stanisławowi Moniuszce publikację jego polonezów fortepianowych. Noskowskiego zachęcał do rozwijania talentu twórczego, a Janowi Galowi, wspaniałemu autorowi pieśni i dzieł choralnych, udzielał lekcji kompozycji. Drodzy przyjaciele, według oświadczeń współcześnich Liszt znał bierny język polski, co pozwalało mu zrozumieć genialną poezję Mickiewicza, Słowackiego i Norwida. Czytała dla niego niedoszła żona, Polka Karolina z Iwanowskich Sankt-Wittgenstein. Do kręgu przyjaciół Liszta należeli nie tylko muzycy polscy, ale także twórcy innych dziedzin sztuki. Łączyła go przyjaźń między innymi z Cyprianem Godebskim, twórcą pomnika Mickiewicza w Warszawie, oraz z utalentowanym akwarelistą Juliuszem Kosakiem, który w 1847 roku wykonał we Lwowie z natury piękny portret Olówkowi Liszta. Jak bliskie byli Liszowi sprawy polskie, jednak chyba najlepiej świadczy utwór Salve Polonia, który oparł na zakazanych wówczas przez zaborców dwóch melodiach pieśni religijno-patriotycznej Boże coś Polskę oraz Mazurkę Dąbrowskiego. Liszt napisał wspaniałą kompozycję, wyrażającą tęsknotę Polaków do wolności. Utwór ten, co prawda, nie znalazł się w repertuarze dzisiejszego wieczoru, ale dzięki internetowi zainteresowani mogą znaleźć i posłuchać Salve Polonia na portalu YouTube. W Polsce obchody współpracy z naszymi wspaniałymi partnerami rozpoczynaliśmy uroczystym koncertem w Filharmonii Lubelskiej w lutym, a zakończymy uroczyście w dniu dzisiejszym. Dzięki Bogu programy związane z tą rocznicą były tak przebogate w Polsce, że trudno by było wyliczyć wszystkich wydarzeń i naszych przyjaciół, z którymi współpracowaliśmy. Musimy jednak wymienić spośród nich przynajmniej najważniejszych. A więc dziękuję mi Filharmonii Lubelskiej, Akademii Muzycznej w Krakowie, organizatorom Festiwalu Szalonych Dni Muzyki w Warszawie, gdzie wśród titanów, największych kompozytorów oddano hold także i Liszowi. Natomiast uważamy, że szczególnie wiele możemy zawdzięczyć Konserwatorium Muzycznemu, którego przedstawiciele są tu obecni. Wspomnieliśmy o szalonych dniach muzyki, a tu, ja myślę, musimy wspomnieć o szalonych organizatorów programów i imprez związanych z osobą Liszta, mianowicie o osobie pani Bogni Kolodziejczyk i Julianie Kolodziejczyk. Dziękujemy bardzo Państwu.
prowadzone przez nich konserwatorium muzyczne, bowiem przez cały rok pamięci Liszta nieustannie zorganizowało różne imprezy związane z naszym kompozytorem. I służyli oni z kolegami chyba najważniejszym celom, gdyż starali się zaczepić młodym i najmłodszym pokoleniom miłość do muzyki klasycznej i teraz szczególnie do utworów Liszta. Proszę Państwa, dzisiejszego wieczoru nie tylko w Warszawie świętujemy. W tym samym czasie, gdy zabrzmią tutaj nuty kompozytora, w ramach Światowego Dnia Liszta od Paryża do Wiednia, od Budapesztu do Wilna czy Seulu, w sumie w parunastu stolicach świata, jednocześnie najlepsi wykonawcy zagrają najbardziej znaczne oratoryjne dzieło Ferenca Liszta pod tytułem Chrystus. Bądźmy wszyscy świadomi, nasi młodzi artyści w sferze wirtualnej dziś będą grać razem z najlepszymi muzykami świata. Życzę więc pianistom udanego koncertu, a Państwu miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za miłe słowa.